Zapraszamy do wysłuchania podcastu Diany Dąbrowskiej Kieślowski 2.0, czyli nauka o filmie poprzez twórczość Krzysztofa Kieślowskiego. Zrealizowano w ramach stypendium ministra kultury, dziedzictwa narodowego i sportu. Kieślowski 2.0, nauka o filmie poprzez twórczość Krzysztofa Kieślowskiego. Odcinek 5, odcinek skupiony wokół archiwów, odcinek skupiony wokół eksplikacji, które do swoich filmów pisał Krzysztof Kieślowski. Kieślowski na marginesach różnego rodzaju dokumentów, manuskryptów, które możemy podziwiać w ostatnich tygodniach, ale też do końca wakacji, prawie że do połowy września w Łodzi, na wystawie organizowanej przez Narodowe Centrum Kultury Filmowej, wystawa pod tytułem Bez końca, dialogi Krzysztofa Kieślowskiego. Mogę dopowiedzieć, że dla tych z Państwa, którzy do 12 września nie będą w stanie zobaczyć tej wystawy w Łodzi, będzie ona dostępna na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, także można połączyć festiwal razem z wystawą. A naszym gościem tej piątej odsłony podcastu projektu edukacyjnego Kieślowski 2.0 będzie Rafał Syska, ceniony profesor w Instytucie Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Jagiellońskiego, filmoznawca, specjalista od kina współczesnego i praktyk postfilmowych, autor i redaktor kilkunastu książek, w tym szczególnie polecam taką pozycję na temat projektów niezrealizowanych. To jest zagadnienie, które mnie osobiście niezmiernie ciekawi, taka alternatywna historia kina, taka niebyła historia kina, i jest niewątpliwie pan profesor jedną z tych osób, która na gruncie polskiego filmoznawstwa tym tematem się zajmuje. Dotknęliśmy też tego tematu niezrealizowanych projektów Krzysztofa Kieślowskiego w drugim odcinku Kieślowskiego 2.0. Tam opowiadał o tym w sposób bardzo piękny profesor Mikołaj Jazdon. Rafał Syska to także redaktor naczelny czasopisma Ekrany, człowiek, który jest od początku złączony, wręcz powiedziałabym, z tym czasopismem, który właściwie od początku zajmował się jego powstaniem, organizacją. Dwukrotnie dyrektor organizacyjny Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Etiuda, kurator wystaw Stanley Kubrick, wystawa z 2014 roku, i wystawa poświęcona Andrzejowi Wajdzie z 2019 roku. Wystawę można było oglądać w Krakowie. A od 2016 roku dyrektor Narodowego Centrum Kultury Filmowej w Łodzi. Podkreślę, nim przejdziemy do tej części rozmowy już z panem dyrektorem Narodowego Centrum Kultury Filmowej, profesorem Rafałem Syską, że inspiracją do tego właśnie odcinka jest temat tego, jak możemy odnaleźć takiego Kieślowskiego między wierszami, takiego Kieślowskiego na marginesach, i oglądając wystawę w NCKF-ie, właśnie tam krystalizuje się też taka postać, nie tylko z takiej oficjalnej narracji, powiedziałabym, takiej oficjalnej filmografii, ale także widzimy, możemy przeczytać wręcz kartki, które pisał młody Krzysiek, wydaje mi się, że to tutaj bardziej pasuje, do swoich rodziców, za którymi niekiedy bardzo tęsknił, kiedy podróżował bardzo dużo w młodości i nie zawsze mógł być na przykład ze swoim ojcem czy z mamą. Jest taka jedna kartka pocztowa, którą wysłał w dzieciństwie do rodziców. Czytamy tam, że nie tylko pozdrawia, ale przeprasza mamę, bo zjadł jej prażynki, co mnie niezmiernie wzruszyło. Także mamy różnego rodzaju na przykład kartki, które tworzą ten dialog właśnie z tym młodym Kieślowskim, ale już przechodząc do jego filmografii, do tego czasu łódzkiego szczególnie, kiedy to w szkole filmowej rozwijała się wyobraźnia na różnych poziomach, kiedy różnego rodzaju ćwiczenia trzeba było wykonać, kiedy też trzeba było myśleć na temat filmów animowanych. Rozmawialiśmy niedawno o tym projekcie Jeleń chociażby, ale możemy podziwiać na wystawie różnego rodzaju eksplikacje dotyczące poszczególnych projektów, na przykład projektu Dworzec, który okazał się być tak feralny, można powiedzieć, dla Kieślowskiego, jego relacji z dokumentem. I tutaj specjalnie dla Państwa fragment tego dworca, jak wyglądała taka eksplikacja Krzysztofa Kieślowskiego. Proszę mi wierzyć, że to jest to tylko część tych dokumentów, tej całej kwerendy, która została poczyniona przez pana dyrektora, a której też
część jest przecież zdigitalizowana na stronie kiślowski.com, to jest strona archiwum twórczości Krzysztofa Kieślowskiego, też można samemu przebrnąć przez te wspaniałe materiały i właśnie poszukać tych głosów Kieślowskiego, gdzie autor no, zmuszony jest też pod względem produkcyjnym napisać coś o swoim projekcie, żeby też tę ideę sprzedać, powiedziałoby się tak, jakoś tak zaprezentować, ale to też jest ciekawe, jak to Kieślowski czynił, także weźmy na przykład Krzysztof Kieślowski, Dworzec, temat filmu dokumentalnego. Kieślowski pisze: zbudowaliśmy piękny dworzec w centrum stolicy, otworzyliśmy go kilka lat temu i jak należało się spodziewać, stopniowo wzrósł się on w pejzaż miasta. Nie myślę o pejzażu architektonicznym. Myślę o życiu miasta. Ludzie tu żegnają się i witają. Ale są też tacy, którzy przychodzą przespać się albo coś zjeść. Tutaj też ludzie umawiają się, stąd wyjeżdżają do wojska duże grupy chłopaków, a grupy innych ludzi stoją w kolejkach do dwóch kas, kiedy pozostałych 11 jest zamkniętych. To właściwie warto dodać, brzmi bardzo aktualnie. W wielkiej hali, którą sprzątają do czysta nowoczesne maszyny i które zawsze lśni, umieszczono telewizory. Na niektórych audycjach jest pod nim pusto, a czasami stoi tłum ludzi i patrzy. A więc dworzec, życie w pigułce, dworzec, ideały i realizacja, dworzec, powinność i byt. Taki mógłby być ten film. Dokumenty, dokumentacje wręcz, które można odkryć na wystawie, także w archiwum twórczości Kieślowskiego, są naprawdę bardzo, bardzo różne i szczególnie fascynują mnie właśnie te niezrealizowane. I takim projektem, który żałuję, że Kieślowski ostatecznie nie zrealizował, to film Kolejki, czy też film dokumentalny, swojego rodzaju taka impresja na temat czasów końca lat 70., jak zaraz przeczytamy z dokumentacji filmowej, a ten temat tego dokumentu możemy właśnie poznać na wystawie w Łodzi. Przedstawię Państwu krótką treść. Kolejki. Chciałbym zrealizować dwugodzinną dokumentację filmową, rejestrując kolejki w Warszawie w roku 79-80, jesień lub wiosna. Zakres tej dokumentacji będzie szeroki i obejmie te sfery towarów i usług, w których podaż, nie nadążając za popytem, wytwarza sytuację długiego oczekiwania na spełnienie społecznych wymagań. Tematem będą zarówno kolejki, które można zobaczyć, a więc po meble, artykuły spożywcze, książki, dżinsy w peweksie, farby, sadzonki, jak i te, których zobaczyć nie można, choć istnieją, a więc po telefon, po mieszkanie, po samochód, po licznik drugiej taryfy elektrycznej, po materiały budowlane itd. Kolejki są różne, po artykuły niezbędne i po usługi i artykuły luksusowe. Dokumentacja spróbuje przedstawić ich strukturę społeczną także. Nie tylko pokażemy kolejki, spróbujemy także dowiedzieć się, czego oczekują ludzie w nich uczestniczący i dlaczego stoją. Jedni bowiem czekają na mięso, by włożyć coś do garnka, inni, by je z zyskiem sprzedać. Po chleb ludzie stoją dlatego, że jest lepszy niż gdzie indziej. Warszawskie spotkania teatralne niektórzy chcą obejrzeć po prostu, bo snobizm. Wszystkie te motywy powinny zostać zarejestrowane. Jak czytamy, Kieślowski tutaj chce przedstawić całe spektrum społeczne. To jest niezwykłe i też no, akurat jego wrażliwość tutaj, przefiltrowanie tych mas, które właśnie mają różne potrzeby i też być może różny kontakt z tą rzeczywistością mu wczesną, różnego rodzaju marzenia, ale przede wszystkim stosunek do niej. To by było ciekawe, to spróbować uchwycić, to życie w tych kolejkach. W każdej z eksplikacji z pewnością też zauważamy etyczne podejście Kieślowskiego do swoich potencjalnych bohaterów i sytuacji, jakie pragnie z nimi wykreować, poszanowanie dla czasu, który jest potrzebny, aby taką pełną dokumentację stworzyć. A teraz wracamy do naszego gościa, profesora Rafała Syski. Serdecznie zapraszam do wysłuchania naszej rozmowy.
i do tego, żeby odwiedzić w Łodzi wystawę Bez końca, dialogi Krzysztofa Kieślowskiego. Panie profesorze, ja zapytam tak, może tendencyjnie, ale pamięta pan pierwsze spotkanie filmowe z Krzysztofem Kieślowskim? Tak, bardzo dobrze. To była telewizja, gdy w telewizji był cykl Dekalog, który zrobił ogromne wrażenie. Wtedy to w ogóle były inne czasy, były tylko dwa programy telewizji, przełom lat 80. i 90. i pamiętam, że w poniedziałek po pierwszym Dekalogu, bo on był w niedzielę prezentowany w telewizji, emitowany na pierwszym programie chyba o 20.00, prawdopodobnie w niedzielę, to pamiętam, że poświęciliśmy sporo czasu na przerwach między lekcjami, żeby rozmawiać o Dekalogu. Takie były czasy, tacy byli ludzie, tak byliśmy chłonni i tak bardzo też doświadczaliśmy treści na przykład telewizyjnych, co w ogóle jest dzisiaj niewyobrażalne wspólnotowo, że ta dyskusja była bardzo owocna. I pamiętam, że zastanawialiśmy się, ale o co chodzi z tym pierwszym Dekalogiem? Gdzie tam jest Bóg? Przecież Boga nie ma. I tak bardzo samodzielnie doszliśmy do wniosku, że przecież tym Bogiem oczywiście musi być komputer i czytaliśmy ten film pewnie dosyć taki nie super pogłębiony sposób, ale bardzo żywczy, bardzo odświeżający, a sam ten cykl był ogromnym wydarzeniem kulturalnym, dzięki też telewizji, bardzo takim wspólnotowym. A drugie doświadczenie, bo ja wcale nie na tym jednym się oparłem, to było doświadczenie na egzaminie wstępnym na filmoznawstwo na UJ-cie, gdzie ku naszemu wielkiemu zaskoczeniu Dekalog pierwszy, znowu Dekalog pierwszy, był tematem egzaminu wstępnego i pamiętam, że dostałem 4. Ale w ogóle jakoś jak refren, nawet nawiązując do tytułów Kieślowskiego, powraca ten Dekalog i ta rozmowa o Kieślowskim i jeśli przeskoczymy o kilka lat, że tak się wyrażę, no to jest pan architektem wystawy, która właściwie przez jeszcze kilka tygodni, kilka długich tygodni jest dostępna w Łodzi w EC1 i ja chciałabym właściwie zapytać o moment, w którym pan wiedział, że po tej ogromnej wystawie, po tym wysiłku, który był związany z Wajdą, że Kieślowski jest pana kolejnym bohaterem, jeżeli chodzi o poszerzanie tej refleksji, też nie tylko w takim kontekście tego, co znamy filmowo, co możemy zobaczyć, ale te wszystkie rekwizyty, które tak ciekawie po prostu poszerzają nam to pole widzenia. To było trochę inaczej, bo Wajda jest twórcą stosunkowo łatwym do tego, żeby go przenieść w przestrzeń wystawienniczą. Może nie tyle łatwo, co logicznie i on się bardzo łatwo uprzestrzenia w sposób, który wystawa narracyjna, multimedialna może przyjąć. W wypadku Kieślowskiego jest to niesłychanie trudniejsze, bo Kieślowski jakby operuje zupełnie innym rodzajem komunikowania się z odbiorcą. Inaczej też trzeba przygotować przestrzeń, bo przecież wystawa to w pierwszej kolejności przestrzeń, zwiedzanie, ruch zupełnie inaczej definiowany niż w wypadku oglądania filmów. Kieślowski wcale nie był jakimś pomysłem na wystawę number two. Bardziej to było wręcz, jakkolwiek brzmi to dosyć strasznie, bardziej zamówienie czasów i zamówienie instytucji, bo pierwotnie ta wystawa w ogóle nie miała mieć miejsca w Łodzi, ani nawet w Polsce, tylko w Paryżu. Mieliśmy pomysł, żeby na rocznicę, która w tym roku przypada i śmierci i urodzin Kieślowskiego, zorganizować wydarzenie w Paryżu. Naprawdę były zaawansowane prace, przerwane one były przez nieszczęsną pandemię, ale one miały uwzględnić przestrzeń paryską, Cinémathèque Française i przy okazji połączyć dzięki podwójnemu życiu Weroniki miasta francuskie z miastami polskimi, no bo akurat podwójne świetnie się ku takim połączeniom nadaje. I to był tak naprawdę pomysł, który nas jakoś zbliżył do siebie, także połączył oczywiście w naturalny sposób Archiwum Sokołowsku. I to, że potem to nie wyszło, spowodowało, że trzeba było znaleźć jakiś backup, niekoniecznie substytut, ale coś, co stanowić będzie jakąś formę uhonorowania Kieślowskiego, ale już w Polsce, no bo do Francji wyjechać się nie dało.
No i trafiliśmy w naturalną przestrzeń, czyli w przestrzeń Narodowego Centrum Kultury Filmowej, która jest na tyle już gęsta, że należało tę opowieść zupełnie inaczej sformatować. No i tak się rzeczywiście stało. I do tego 12 września tego roku można te efekty tej kwerendy i potem przygotowania wystawy oglądać. Oglądając różne artefakty już na samej wystawie, albo też dokonując takiego wirtualnego spaceru na stronie archiwum w Sokołowsku, no możemy poznać też innego Kiślowskiego na marginesach różnych jego notatek, zapisków. Ja chciałabym się zapytać o tego właśnie Krzyśka czy Krzysztofa przed Kiślowskim, którego dzięki Panu możemy i tym selekcji, którą Pan dokonał, widzimy na rysunkach, na jakichś listach z młodości, na wielu zdjęciach. Jakie to było dla Pana wrażenie, odkrycie, jeżeli chodzi o te materiały pochodzące z jego rodzinnego archiwum? No w ogóle jest istota wystawy, w wypadku wystawy filmowej szczególnie podwójna istota, bo artefakt w postaci filmu jest zawsze w ten sposób niedostępny, że przekształcony jest na możliwe wszelkie sposoby, bądź zastępowany jest jakimiś dziełami, które są jakimiś pretekstami, posttekstami, paratekstami, czyli wszystkimi różnymi jakimiś dziełami mniejszymi bądź większymi, które pokazują bardziej proces twórczy, przygotowanie do realizacji filmu albo jego recepcję późniejszą, bo sam film no, ogląda się przede wszystkim w kinie bądź w domu, natomiast na wystawie zawsze zastępowany jest przez jakieś formy interpretacyjne. I każda wystawa filmowa, albo przynajmniej duża jej większość, to jest taki spacer po świecie bardziej twórcy, który dopiero jest światem przygotowującym, ażeby z niego wykrzesać, uformować gotowy już film, który oglądamy w kinie. I to, co jest absolutnie fascynujące przy tego rodzaju i kwerendzie, a potem oglądaniu na wystawie, to jest to, że to, co oglądamy w kinie, jest wypadkową różnego rodzaju przypadków, nie zawsze zamierzonych działań i mogło to zupełnie inaczej wyglądać, inaczej akcenty mogły być rozłożone. Wydaje mi się, że to jest najcenniejsze. I kiedy sobie myślimy o tej wystawie i o samym Krzyśku czy Krzysztofie, to także dzięki takim wydarzeniom jak wystawa oglądamy, jak ogromnie dużo różnego rodzaju rzeczy trzeba było zrobić, żeby je potem wrzucić do kosza, żeby to, co nie zostało wrzucone do kosza, zamieniło się w film. I wydaje się, że to jest jedna z takich najbardziej przemożnych, ale bardzo sumarycznie konstruktywnych i takich podnoszących na duchu konstatację, którą się wynosi z wystawy, to znaczy to, że okej, mamy poczucie jakiejś mniejszej bądź większej klęski, że zrobiliśmy coś, co było niepotrzebne, co się nie znalazło na przykład na ekranie, ale co z tego? Jeśli nas to jakoś nie zabiło, nie zniszczyło, nie upodliło, nie poniżyło, to jest jakąś podwaliną pod coś, co ostatecznie zrobiliśmy. Sądzę, że to jest ogromnie ważne, zwłaszcza w procesie twórczym przy filmie, bo akurat w wypadku filmu tych rzeczy w koszu ląduje szczególnie dużo. A czy coś Pana szczególnie wzruszyło, jeśli patrzymy na przykład tryb myślenia samego Kieślowskiego, nie wiem, te różne właśnie na marginesach, takie jakieś uwagi jego do swojej pracy, czy gdzieś odkrył Pan jakąś taką inną twarz, bo jemu się zawsze przypisuje taki precyzję, taką dyscyplinę niesamowitą, a czasami oglądając te rzeczy w archiwum, i to też widać na wystawie, że tam jest człowiek też przed tą personą. Fenomenalne połączenie dwóch, wydawałoby się niekoniecznie możliwych do połączenia wartości i cech. Pierwsza to jest fantastyczne poczucie humoru. Bardzo mi bliskie, bo takie trochę katastroficzne, trochę pesymistyczne, czasami absurdalne, wychodzące z bardzo gorzkich obserwacji. Wcale nie zabawne dla wielu ludzi, ironiczne, ale niedobrotliwe, ale z drugiej strony nie napominające, bo nie wymagające od jakiegoś osoby, która słucha tych ironicznych uwag, czasem satyrycznych, jakiejś zmiany, bo Kieślowski nie miał takiego poczucia, nie miał takiej potrzeby, ażeby kogoś napominać w sposób, który miał go dostosować do swoich jakichś wyobrażeń. To jest pierwsza fantastyczna cecha, którą wydaje mi się też odkryłem i która ogromnie mnie wzruszyła przy Kieślowskim. I druga to jest intelekt.
Ja powiem szczerze, nie spodziewałem się, wgłębiając się w te kwerendy, w te dokumenty, scenariusze, wypowiedzi, listy, człowieka obdarzonego tak ogromną intelektualną pasją, tak, nie chcę powiedzieć, że oczytanego, bo myślę tu o czymś innym, o takiej wielkiej wrażliwości, która nie tyle każe przede wszystkim przyglądać się światu z jakiejś własnej perspektywy, ile cały czas łączyć ze sobą różnego rodzaju fakty, obserwacje i dzięki temu tworzyć bardzo taki holistyczny, szeroki, a zarazem też głęboki, no bo Kieślowskiego te dwa słowa są świetnie ze sobą zawsze połączone, obraz rzeczywistości. To był wielkiej klasy intelektualista, tworzący bardzo kompletną wizję człowieka, bardzo kompletną wizję świata, filozof, a z drugiej strony człowiek obdarzony fenomenalnym poczuciem humoru i dużą jakąś, ja wiem, często się mówi o wrażliwości Kieślowskiego nad człowieka. To jest wręcz jak wytrych banał, to brzmi jakoś tak strasznie już dzisiaj trywialnie. Ale on miał bardzo naprawdę dużą potrzebę zrozumienia drugiego człowieka, nawet jeśli chciało się absolutnie drugiego człowieka nie rozumieć, tylko w czambu go skrytykować. Panie profesorze, jeszcze zapytam, to właściwie może być refleksja na całe warsztaty, bo praca nad tak ogromnym projektem sama w sobie zasługiwała pewnie na opracowanie, ale jeśli porównać to na przykład do układania puzli, kiedy pan ma poszczególne plansze, prawda, swojego projektu, no to kiedy pan wie, że już to ma jako kurator wystawy, że to wszystko się panu składa i to oddaje charakter twórcy, te wszystkie cechy, które pan wymienił, wrażliwość, intelekt, może nawet jakąś taką, tak, poczucie humoru. Jak w ogóle to, czy, kiedy pan wie, że pan to ma jako kurator wystawy? To jest chyba moment nigdy nie osiągnięty, bo też nigdy chyba nie jest tak, że się uda to wszystko ze sobą połączyć. Zawsze ma się też świadomość tego, że ktoś, kto wchodzi na wystawę, oczekuje czegoś, co nie jest w 100% przewidywalne, nie wszystko jest w stanie się na wystawie zobaczyć. Nie zawsze jest tak, człowiek jest wystarczająco skupiony. Nie zawsze jest tak, że pójdzie w tę stronę, w którą się chce, żeby poszedł, nawet jeśli się przygotowuje wszelkie możliwe jakieś formy nakierowujące go tam, a nie indziej. Wydaje się, że zawsze to jest wypadkowa różnego rodzaju czynników, które gdzieś uspójniają się wtedy, kiedy mam poczucie na wystawie opanowania przestrzeni. Że czuję, że jest taki moment, gdy zwiedzający pojawi się w jakimś punkcie i wiem, że go przyciąga wzrok w jakieś jedno miejsce, kiedy głos dochodzący z niewidocznego głośnika przyciąga go w miejsce inne, a jeszcze coś, co jest podświetlone w ekspozytorze, każe mu przyjrzeć się jakiemuś detalowi, szczegółowi. Wystawa jest zawsze jakąś nie tylko opowieścią, ale jest też przestrzenią, która wymaga uruchomienia różnych zmysłów przez odbiorcę. I w tym względzie jest inna niż film oczywiście, bo w filmie ogląda się dzieło nieruchomo i przygląda się ruchowi, który jest na ekranie. Na wystawie jest w jakimś stopniu odwrotnie, to znaczy są nieruchome obiekty, które trzeba dopiero ze sobą ułożyć w jakąś opowieść, jakiś ruch, jakąś dynamikę, uruchamiając też dynamikę samego siebie, czyli zwiedzającego. Wydaje mi się, że to jest ten moment, kiedy na kartce papieru, gdy jest rozrysowana, kiedy te wszystkie artefakty, sekcje, strefy układają się w jakąś opowieść, że wtedy jak widzę osobę wchodzącą na wystawę, nawet jeśli ta wystawa jeszcze nie jest gotowa, to czuję, że zostaje tam wciągnięty, gdzie chcę, żeby został wciągnięty. I to jest chyba ten moment, kiedy jest jakieś poczucie, że zaczyna to mieć jakiś sens, że jest jakaś koherentność, że jest jakaś spójność, że jest jakaś historia, bo jednak wystawa musi być jakąś narracją. Czy w przypadku tych późniejszych filmów Kieślowskiego
Tutaj ta kategoria dialogu, też otwierania się na drugiego człowieka, tak ważna dla Kieślowskiego. Zastanawiałam się, czy kiedykolwiek było u Pana też jako filmoznawcy takie napięcie i nie do końca jakby Pan czuł ten dialog, który Kieślowski proponuje, czy zawsze było tak, że on do Pana trafiał? Myślę o tych filmach późniejszych, tak zwanych metafizycznych, czy jakoś jest bliższy jednak ten Kieślowski z Gadających Głów, który gdzieś tam opowiada o tej polskiej rzeczywistości za sprawą tych trafnych, prostych, ale jakże trafnych pytań. Ja myślę, że życie człowieka i życie widza jest zawsze też konsekwencją własnych doświadczeń, emocji, wieku. Kiedy ja miałem te 19-20 lat, kiedy te filmy metafizyczne Kieślowskiego trafiły na ekrany, bo to był Niebieski, pamiętam, byłem na pierwszym roku studiów, to pamiętam, że byłem pod ogromnym wrażeniem tego filmu i w ogóle zachwyciłem się i w ogóle było cudownie. Po jakimś czasie do tego filmu zacząłem odnosić się dosyć krytycznie i szczególnie źle go oceniałem. Obejrzałem sobie to wszystko jeszcze ostatnio. Czuję, że Czerwony to jest okropny film, jeden z najgorszych filmów Kieślowskiego i zaraz pewnie dostanę po głowie za te słowa. Ale na przykład Niebieski obejrzałem po raz kolejny i jestem pod ogromnym jakimś takim wrażeniem czegoś, co kiedyś mnie od tego filmu odstręczyło, czyli tej całej oprawy wizualnej, tego idziaka, tych wszystkich detali. To gdzieś się ukrył zupełnie ten problem tej depresji, tej wielkiej traumy, w którą pogrążona jest bohaterka. Ja w ogóle tego nie czuję w tym filmie, ale z drugiej strony no, mam jednak poczucie, że ten film jest na tyle bogaty w różnego rodzaju inne atraktory, że przyjmuję go z dużym ukontentowaniem. I pamiętam doskonale poszczególne sceny, gdy obejrzałem sobie po kilku latach ten film, to wiedziałem, co się stanie za chwilę. I to chyba jest duża wartość tego dzieła. Natomiast to prawda, że po takim okresie młodzieńczości to zdecydowanie wyżej zacząłem cenić filmy te starsze Kieślowskiego, ale nigdy nie było tak, że były jakieś filmy Kieślowskiego, które były dla mnie jakoś szczególnie, nie wiem, nieprzychylnie odbierane, ale były zarazem takie, które od razu mi się ogromnie spodobały i każdą próbę czasu, mimo że człowiek się zmienia, jest coraz starszy, ma inne doświadczenia, inaczej czuje świat, to wciąż odkrywam w tych filmach może coś nowego, ale wciąż dla mnie wartościowego i nie wiem, Bez końca to jest dla mnie jeden z takich najpiękniejszych, najmocniejszych filmów, a na przykład Przypadek to jest film, który mnie rozczarowuje z roku na rok coraz bardziej. Jakoś mam takie poczucie, że nie wierzę w tę opowieść, w której w tak łatwy sposób można pokazać odmienność losu bohaterów, że to zależy od tego, czy zdąży się na pociąg, czy nie. Ja wiem, że potem się różne rzeczy kolejne zdarzają i to nas przyciąga albo do partii, albo właśnie przeciwnie, ale mam jakąś taką poczucie pewnej sztuczności tego konstruktu. Rozumiem ten konstrukt, rozumiem, jaki był cel, rozumiem, że to była taka potrzeba wyciągania rąk w różne strony, ale no, nie czuję, żeby to był film, który w jakikolwiek sposób opisuje rzeczywistość tamtych czasów w jakiś przekonywujący sposób, jest jakimś trochę sztucznym według mnie konstruktem, ale Bez końca na przykład z tym okropnym pesymizmem tego filmu wciąż to mnie bardzo porusza i wciąż do mnie to bardzo silnie przemawia. Czy kiedykolwiek odpowiadał Pan na te pytania z Gadających Głów? Tak zapytam. Nigdy. Okej, a gdybym odważyła się zapytać te ostatnie dwa, co dla Pana jest najważniejsze i czego Pan profesor by chciał, to tutaj ta odpowiedź moglibyśmy ją uzyskać, czy to jest zbyt intymne? Wydaje mi się, że Gadające Głowy, chcę odpowiedzieć naokoło, Gadające Głowy, po pierwsze Kieślowski dał tym ludziom czas na to, żeby móc się do tych wypowiedzi przygotować. A po drugie zadał je w innych czasach, kiedy ludzie
chyba nie mieli możliwości, żeby dzielić się swoimi takimi właśnie intymnymi, własnymi doświadczeniami, jakimiś przemyśleniami, refleksjami w sposób tak łatwy. Więc odpowiem przekornie. Myślę, że to, czego bym chciał, to tego, żeby wróciło coś, co nie wróci. To znaczy wrócił jakiś rodzaj potrzeby, którą dzieliliby ludzie ze sobą, intymności, nie takiego narcystycznego ekshibicjonizmu, który powoduje, że my na okrągło mówimy, co byśmy chcieli, kim jesteśmy i co jest dla nas ważne. I staje się to zupełnie nieistotne i nieważne. I żebyśmy naprawdę, jeśli chcemy koniecznie się z kimś podzielić jakimiś swoimi własnymi odczuciami i emocjami, to żeby to było coś, co stanowić będzie jakiś rodzaj autentycznego doświadczenia, przeżycia i święta, a nie stało się jakimś powszednim wytrychem, sposobem komunikowania się z ludźmi, bo dzisiaj przede wszystkim trzeba dzielić się swoimi emocjami, dzisiaj przede wszystkim trzeba dzielić się swoimi przemyśleniami bez jakiegokolwiek namysłu, czy to coś w ogóle ma jakikolwiek sens, znaczenie także dla nas samych własnych. Nie wiem, chyba tak przekornie bym odpowiedział. Dzisiaj Kieślowski nie mógłby w ogóle wyjść z tym tematem w świat, bo wszyscy chyba zadają te pytania. Ale to też, bo trochę pan profesor storpedował, ale jeśli rzeczywiście zajrzymy do eksplikacji gadających głów, no to chodziło właśnie o to, żeby nikt nie odpowiadał ad hoc, a teraz właśnie to się czyni wręcz trochę na odwrót. To będzie moje ostatnie pytanie. Pan profesor ogląda bardzo dużo i chciałabym zapytać, kto według pana rzeczywiście dzisiaj jest tym gdzieś tam spadkobiercą bądź spadkobierczynią Kieślowskiego? Bo gdzieś jest jakiś taki szereg nazwisk, który jest wymieniany, które gdzieś tam się przetoczyły, to były jakieś lata 90., powiedzmy później wczesne milenium, a czy teraz jest ktoś, kto w jakiś podobny sposób etycznie dotyka jakby pewnych tematów, że pan widzi, że to jest rzeczywiście jakieś takie nawiązanie, jakiś dialog, który proponuje? To trzeba było sobie powiedzieć, na którego Kieślowskiego ten ktoś się miałby powoływać, do którego się odwoływałby. Myślę, że Kieślowski wtedy, kiedy na przykład kręcił te swoje metafizyczne filmy, które dały mu międzynarodową sławę, on wszedł w jakąś, pewnie nie pierwszą, ale być może pierwszą na taką skalę, potrzebę takiego empatycznego, emocjonalnego, bardzo ekspresyjnego sposobu mówienia w dużej mierze o swoich uczuciach i emocjach. Dzisiaj prawdopodobnie to jest jeden z takich wytrychów współczesnego kina i bardzo chętnie się tego rodzaju treści pojawiają. Nie mogę powiedzieć, kto byłby takim następcą Kieślowskiego. Myślę, że dzisiaj Kieślowski byłby raczej postrzegany jako dziaders, który najpewniej nie byłby przyjmowany przez nawet takie bardziej progresywne środowiska zbyt przychylnie. Myślę, że za dużo w nim było też takiej potrzeby ucieczki od jakiegoś prymitywizmu i takiej powszedniości. I to było chyba u Kieślowskiego bardzo, bardzo ważne. Nie umiem na to pytanie odpowiedzieć. No, wiem, że na koniec odpowiedzieć na pytanie, że na coś nie umiem odpowiedzieć, nie pasuje za bardzo, ale... No ale wspaniale to do Kieślowskiego, jego słynne nie wiem, to jest też... Nie wiem. Myślę, że mamy tak ogromną nadprodukcję filmów i twórców, i twórczyń, że spokojnie, jak ktoś potrzebuje nowego Kieślowskiego, to bez problemu go znajdzie. Ale to gdzieś się wiąże z taką, jak, takiego, z kinofilmem pana gdzieś tak jakoś wiąże, że myślałam, że pan powie, ach tak, w filmie węgierskim sprzed 3 lat, wydaje mi się, ja nie pytałam, myślałam, że to nie będzie pytanie, które... Ale tak już poważnie, ponoć Ari Aster się inspiruje strasznie, Kieślowski. No, można. Wspaniale, super. To go też zapraszamy od razu na wystawę, może też go coś zainspiruje dodatkowych rzeczy. Bardzo, bardzo dziękuję za poświęcony czas. Dziękuję bardzo.